Cześć, siemaneczko, witam w drugim odcinku z naszej gospodarki. Dzisiaj tu na wypożyczenie od chłopaków wzięliśmy, witam, Farsejna do ładowania bal. Za światła, czy mamy tu jakieś? Nie, nie mamy. Jedziemy sobie tutaj załadować nasze belki. Które trzeba, no właśnie, czekajcie, bo my to sobie zabierzemy, więc tak będziemy sobie jeździć w tą i z powrotem. Trzeba było jakąś przyczepę taką typowo do, o właśnie. Myślę, że taka będzie standardowa konfiguracja. Aha, bo tu mamy taką konfigurację standardową. Bez drabinki, czy z drabinką. Kupimy ją od razu. Mam 9 tysięcy. Tak, troszeczkę nam konto. Płaciliśmy kredyty. Od razu też wezmę. Spłaciłem kredyty, sprzedałem zboże. Popracowałem trochę u ludzi. Zarobiliśmy troszeczkę na tych polach. Czekajcie, ja sobie może tu jakoś tak delikatnie, muszę jeszcze pamiętać o tym, żeby zabrać. A może byśmy teraz sobie to załadowali, tylko wiecie co? Taki mały problem, że nie bym musiał tak. No dobra, zrobimy to w sumie. Odczepimy sobie łyżeczkę. Bo to jest wszystko nasze tutaj kupione, więc też to by było miło stąd sobie zabrać, prawda? Więc w sumie mamy dwie akcje. Załadunek. To jest pierwszy. Naszych rzeczy. Dobra, wyłączymy sobie to światło. Ponieważ no się nic nie wydarzy. Raczej. Dobra, sobie tutaj pozwolicie z boku. Ło, długie te palety. Znaczy. Czekajcie, bo tutaj mam teraz. Telefon. Wybaczcie, miałem telefon, ale w tym czasie sobie już załadowałem naszą pierwszą paletę, którą tak będziemy musieli sobie tam rozładować. Czy mamy pieniądze? Myślę, żeby może. Wiecie. Mamy krowy. To też o nich by trzeba było pomyśleć. Aby one nam też nie umarły i nie zdechły. Czekajcie, no tak, tutaj troszeczkę sobie. Pozwoliłem. Może odwrócę tak. Dobra. Jeszcze mamy wapno, bo będziemy jeszcze, myślę, może jak zdążymy, to bym chciał zwapnować nasze pola. Czy to nam się uda? Nie wiem. Jeżeli nie, no to po prostu w następnym odcineczku jest sobie zwapnujemy, moi drodzy. Wstawię to tak. No wstawię, nie spadnie, nie? To sobie jeszcze pasem. Powinno siedzieć. Sprawdzę jeszcze, czy to. Tu sobie tak zapniemy. To jest zapięte, to jest zapięte. No i. Okej. Okay. W każdym bądź razie trzeba będzie też to jeszcze zdjąć, czyli muszę, wiecie co, załadować jeszcze tutaj, o, łyżkę. Mam nadzieję, że tutaj, co, ja sobie chyba tego pasa, czy, odepnę. Nie wiem, czy on się tutaj będzie trzymał, tak. Chyba się będzie trzymał, zobaczymy, no.
W każdym bądź razie, jeszcze bym chciał, zanim ruszymy, no tak, zapniemy sobie tutaj naszą łyżkę. Jest ona kupiona na nasze konto, więc już wiecie, jest to nasze. I teraz tak, dla kiszonki. Na pewno będę chciał kupić jedną. Belasiana też jedną. Pszenica tu mamy, tamy. Trawę. Nawet bym dał te dwie w razie czego. Dobra, żeby ten sezon one, wiecie, przeżyły po prostu. Bo ja teraz trawę zaraz na kosze, bo jeszcze będzie jeden wielki zakup dzisiaj. Dlatego też chcę się wyrobić, żeby nam tutaj czasu starczyło na odcinku. Albo wiecie co? Ja sobie to załaduję i do was wrócę, jak już to wszystko będę załadowanym jechał na naszą gospodarkę, dobra? Także dla was to jest chwila, dla mnie trochę dłużej. Witajcie, jesteśmy. Moi drodzy, co tu się wydarzyło? No, zapomniałem kamery włączyć i... O, proszę. Praca, praca. Mam nadzieję, że też nie jest to za głośno. Trochę przyciszymy. Bo to jednak taka... Wiecie. Jednak ten ciągnik troszeczkę tutaj... hałasuje. Co mogę powiedzieć? Zobaczcie. Zmieniło się dużo. Trochę musiałem popracować nad tym, aby to wszystko tam ładnie. Saldo też nam ubyło, jak sami dobrze widzicie. Mamy samozbierającą, ponieważ nie chciałem już znowu wypożyczać, żeby robić belki. Może w przyszłości, ale jest zakup. Mieliśmy duży zakup, ale to za chwilę. Żeby ten zakup zrobić, musiałem niestety sprzedać kombajn, bo nie powiem, że nie, braku kasy. Ale teraz jest ok. Krowę nam oddadzą. W przyszłym sezonie myślę, że będziemy mieli na dużo, dużo lepszy, aż będzie stać kombajn. Może nie jakiegoś klasa czy coś tego rodzaju, ale na pewno na lepszy niż Bizona. Chociaż to na polski. To Bizon to jednak klasyka, nie? Jeżeli chodzi o tutaj serię. Więc jak powiedziałem, dużo się zadziało. Dla was to była chwila, dla mnie to było 2 godziny. Więc już powoli wam objaśniam, co się stało. Więc tak, zakupiłem strych, miejsce do składowania słomy. W kości to będzie magazyn na belki po prostu. Tak, żeby to na tą chwilę, ponieważ no, nie mam gdzie tych belek. Za dużo będę miał tych belek. 30 belek, to nie miałbym gdzie tego schować. A tak 250 tysięcy litrów mogę schować sobie słomy bez żadnego problemu. Jedziemy sobie. I też postawiłem sobie do kiszonki. Tutaj to pole znacie. Znacie to pole. Pojawi mi się od razu tyłem. Tak. Krowy mają wszystko. Spójrzcie sobie sami. Od razu wam pokażę. Kupiliśmy wszystko. Mają tak. 9% to chyba jest rozmnażanie, ponieważ mam ich 20, a mogę 24 mieć. Wydajność? No, nie wiem. Pokarm, siano, trawa. Także jest ok. Musimy sobie tutaj to pozbierać. Ja to teraz kupuję wapno i
Trzeba będzie tutaj orka, ale nie jestem pewny. Nie wiem, czy nie jest właśnie ta gra za głośna, wiecie? Bo to tak się wydaje. Tam na 80. Może będzie ok. Jeżeli nie, no to po prostu się podgłośni. Ja sobie, wiecie co, podgłośnię mój dźwięk, mój głos i troszeczkę podgłośnimy sobie też grę. Zobaczymy, jak to będzie się zgrywało. Tak, żeby dźwięk też nie przebijał, wiadomo, nie? Okay. Mam dwa pola do zrobienia. Znaczy to i jeszcze jedno. No więc widzicie. A, no i nowy zakup jest, ale to za chwilę wam pokażę. Tutaj tylko sobie jeszcze sprosujemy te do końca, ile się tutaj da. Znaczy 5 pasków będę pasował. Wzorek, świetnie sobie daje radę na prasowaniu. Sprzedałem czapka, ciągnik, 30. Bo tak to by nie starczyło mi tu na pieniędzy, na te wszystkie budowy, na to wszystko, żeby to wszystko zrealizować. W ten sposób mamy jakby, może nie to, że więcej miejsca, ale mamy magazyn słomy, gdzie słoma na tą chwilę 90 chyba stoi. Ona ma pik sprzedaży chyba zimą największy, tam do 130 chyba, czy 150 dochodzi, także jest troszeczkę jeszcze czas, żeby sobie to wszystko pozbierać i zmagazynować. No myślę, że może za dwie przyczepy na przykład sprzedamy zimą. Za tonę będzie 150 zł, to nie wiem, tam 30 tysięcy, może z 50 się sprzeda, żeby tam jakieś te 10, 5, od 5 do 10 tysięcy, żeby wpadło, tak? Ale mówię, to wszystko zobaczymy. Na razie to trzeba jak najwięcej magazynować tego wszystkiego, ponieważ się nam, bo nie wiem jeszcze jak będą jadły, no bo to ten merc prawda jest nakręcony. A i kupiłem właśnie, i kupiłem paszowóz, to się nazywa? Paszowóz to się nazywa. Do tworzenia TMR-u, żeby, no to jak pozbieram, to tu nie będzie dużo, ale zawsze coś. No jeszcze na tamtym polu mamy, na drugim polu mamy, więc sobie tutaj zbierzemy to, ile mamy. I będzie tak, spłacamy sobie kredyt. 10 tysięcy co odcinek, tak planuję. Zobaczymy, czy się uda płacić. A mamy kredytu 130 tysięcy. Suma, nie, 225 chyba. Pożyczka, pożyczka 130. No, 130 tysięcy mamy pożyczone. Niedużo, też nie mało. Tak na taką farmę, to myślę, że, a czy farmę, no taką gospodarkę, to jest malutko. A, dlaczego ja to tak jadę? Dziwnie mi pojechał. No nieważne. Raptem ułamek tego, co bym chciał. No ale nie możemy mieć wszystkiego na kredycie, ponieważ chcemy wyjść na czysto, na zero, tak? Zobaczmy, ile tu się jeszcze nam z tego uda zbierać. 1500. No to dużo nie uskrobię. A 2000 może będzie, dobijemy tą dwójkę może. Albo i nie. Nie mam pojęcia, zaraz zobaczymy. Czy się nam uda dobić? Uda się. Ponad przekroczymy chyba. Lekko, no. Tu się jeszcze zbierze tylko to. Szczerze powiem, że jeżeli słoma będzie dobrze dawać z tych pól, to będzie dobry zarobek.
Też, zawsze 10 tysięcy na spłatę kredytu, ze słomy samej, tak? Więc się nie przejmuję, że na przykład nie będę miał na odcinek na spłatę, tak? Wystarczy, że sobie trochę słomy sprzedamy. Zrobimy nawet takie coś, że sprzedamy wszystko za jednym razem, bo nie wiem, czy będzie chyba ciężarówkę jakąś zamówić. Zostawimy sobie, nie wiem, za 30 tysięcy, a 220 pojedzie, tak? No tutaj to słabo sypia. Było sprężyto, albo co to było? Jęczmień. Ale pewnie był nie dokładnie był ten, no, ogarnięty, dlatego pewnie. No dobra, zbierzemy sobie jeszcze tylko to. I jedziemy po nowy nabytek. Oczywiście zrzucamy palety z nawozem. Bierzemy sobie rozsiewacz do wapna i tamto pole zaczniemy w dzisiejszym odcinku ogarniać. Tak, żeby tutaj wszystko pięknie ulało. Też nie będziecie oglądać, jak cały czas zbieram słomę, nie? To nie na tym polega, żeby. Wiadomo, że to trzeba zrobić, wykonać tą pracę. Ja sobie to pole ogarnę, przygotuję po odcinku, poza odcinkiem. A teraz tak, zrzucamy sobie słomę. No to już tam będzie za 20 parę ton. Zobaczymy, ile mamy w ogóle. 50, odjąć 25 krów. 25 mamy. Czyli nie tak źle. Okej. Okay. Zrzućmy sobie tylko. Ja nie będę pracownika zatrudniał, bo zastanawiam właśnie, że raczej bym dobrze tego nie zrobił. Weźmiemy sprzęt i tepniemy się do właśnie tego. Uwaga, tada, tam John Deere'a kupiliśmy. 6405 razem z turem całym, z całym zestawem. Także pierwsze odpalenie. Się zgrzeje. Tutaj sobie te też trzeba będzie zabrać. Bo ładny. W środku też jest czyściutko to. Używka co prawda, ale no można powiedzieć, że jak z salonu zadbany. Okej, okay. Tur załadowany. Teraz sobie podepniemy. O. I jedziemy od razu na naszą gospodarkę. Także ja dojadę na gospodarkę i się z wami widzimy na mojej gospie. Ok, więc jestem już na gospie. Potrzebuję jeszcze się tylko podłączyć sobie naszego rozsiewacz. Oczywiście drewno też mam na sprzedaż, musiałem wyciąć drzewo, bo mi tutaj silosy stawiali. Dwa takie z blachy. Szybko postawili, wam powiem. Byłem w szoku. Oczywiście drzewo musiałem sam wyciąć, nie? Bo oni się, że tak powiem, nie tykali tego. Dobra, podłączamy sobie tą. Dobra, i jedziemy od razu, bo tam nie wiem, czy mamy nawóz. Nie, wapno musimy zrzucić. Wapno i orka. Czyli
Najlepiej jakbym się ustawił. No z przodu one. Tutaj jakoś. O. Okej. Dwóch chyba nie złapę. Będę musiał pojedynczo zdjąć. Chyba, że maksymalnie, jak rozstawię. O, udało się. Ok, zdejmiemy sobie na razie tutaj je. Bo nie, bo oto nam, one nam nie są tu na razie potrzebne. Bardziej są nam potrzebne te, o, tutaj. Te tu, co są. Też chyba dwa się nam uda. Myślę. Hapnąć. O, zapomniałem, że muszę tutaj przełączyć, bo inaczej to nam przyczepa nam spadnie. Tam. Nie, zaraz cofniemy sobie, szybciutko podłączymy. Okej. Dobra. Możemy sobie wapno zrzucić. Dobra. Sypię. Z dwóch. Szybciej zawsze, nie? Po prostu. Nie wiem, czy to nam wystarczy akurat. No, na styk. Bym powiedział. Idealnie na styk. No dobra. Więc. Jeszcze tylko teraz tak. Muszę zdjąć to. Te dwie. O. Ajajaj, dobra, zrzucić też w sumie mogę. Później się zabierze. Dobra. W razie sobie tutaj to zgasimy. Odepniemy. I zabieramy się. 23 minuta. No myślę, że nie będę was już trzymał tej niecierpliwości. To sobie tak. Na szybko tylko. Znaczy na szybko, no. Nie ma nic na szybko, to trzeba powoli. Polecimy. Z tym wapnem. Kaszel lekki mam, więc przepraszam, jeżeli tam gdzieś będzie głośniej. Z tej strony myślę, że możemy chyba sobie tak zacząć. No. Tu trzeba to rozłożyć chyba. Oj. Tworzymy. No. Jedziemy. Bo to się długo będzie robić. Bo to nie jest jakaś duża. Widzicie sami. To nie jakoś duże. Nie, szeroko nie sypie. Więc zrobimy kilka przejazdów. I akurat
Idziemy sobie tutaj. Ja sobie to dokończę poza chyba odcinkiem. Tak to by nam tutaj długo czasu, dużo czasu zajęło. No. To. Jeszcze jeden przejazd zrobimy sobie w tom akurat. Przy razie. Myślę tak. Będzie ok. Jeżeli wam się też odcinek spodoba, to pamiętajcie o sub, łapka, komentarz jakiś fajny, co byście chcieli też za inne serie widzieć, albo z kim. Planuję też taką fajną serię z wyjazdów zrobić, ale to wszystko wiecie. Dobra, zrobimy sobie jeszcze jeden. Oj, dobrze nam to idzie. To akurat będzie ok. Ładnie sypie. To ubywa, no tak, wiecie, jak to łapnę, nie? Raz więcej, raz mniej, to w zależności od, zależy od terenu. I od dawki. No. Akurat sobie zrobimy tutaj kółeczko. I akurat będzie 200. Dwudziesta siódma minuta. No i będzie pięknie. Także widzicie, jak tutaj trzeba pracować, moi drodzy, jeszcze trzeba będzie dokupić na pewno tego, bo ja widzę, że idzie. Tutaj mamy 4 przejazdy, a tu już po 10% prawie, czy tam 12 poszło, tak, bo 82 mi się wydaje. Więc no idzie tego. No ale co, no trzeba to zrobić, żeby był plon jeszcze większy. No ja się, moi drodzy, żegnam na tym pięknym tle. Z wami. Trzymajcie się. Dzięki za oglądanie. Cześć.